Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pobiliśmy kolejny rekord. Jaki rekord? Zobaczcie sami. Chyba 4-3-2-1 będzie najlepsza. Chociaż do tych draftów to paradoksalnie bywają mi lepsze ustawienia. Ale tutaj nie wiem, kogo wybrać. Bo to strasznie mi tu tutaj psuje. Kurczę. Kropka na D została postawiona. Eden Hazard jako pierwsza. Na napadzie musi być ikona. I to jest ikona. Jest! Ikona Eusebio. Okej. Okay. Dobra. No to teraz Jaca. Albo Luis Figo. Albo w sumie to ta sama karta. Nie. To niech będzie na razie Sterling. Pójdziemy po Tovera, ale tutaj jest w sumie ta liga angielska. Może być, ale... Ale właśnie. Może do tego Eusebio w końcu się jakoś przekonam, bo nadal u mnie pierwsze miejsce ma Cruyff. A tutaj jest Król Artur i chyba tego Króla Artura wybierzemy. Bez kombinacji. No on ma super statystyki. Fajny jest ten Artur. Fajnie chodzi ta karta. Niech będzie Arturo. A tutaj jest Toty Modric. Okej. Okay. Toty Modric plus Arturo. Jednak ciężko tam połączyć. A i tak mają też 6 zgrania. Jak trener będzie fajny, to będzie 7. Zobaczmy, na lewej obronie jest Toty Marcelo. Okej. Okay. Trochę w innym kierunku idziemy niż zwykle. Nie ma tych ikon, ale są za to karty Toty. Jedna ikona tego Eusebio. No dobra, zobaczmy, co za tym na SO przygotowało dla nas. Jej, Toty Varane! 3 karty Toty z rzędu, czy mi się wydaje? I ten trójkącik właśnie tutaj prezentuje się całkiem zacnie. Wow. 193, droga otwarta. Zobaczmy teraz. Oj, na bramce chyba nie będzie ciekawie. Wezmę Silesena. Ale tutaj, na tej pozycji czekamy na Jaszyna. Albo na Kurtuę. A drugi SO to będzie kto? O, kurczaczek pieczony. No i teraz pytanie. Z jednej strony jest Sergio Ramos, a z drugiej strony jest Godin. Jeden mniej overalla, ale zawsze może nam wypaść jeszcze Toty Ramos. Wyjaśnił, bo powiedział Ramos jako pierwszy 5 głosów. No to tutaj niech będzie Ramos. No i teraz... No zobaczymy, no powiem tak, obrona jest perfekcyjna, teraz jeszcze fajny bramkarz by nam się przydał. Tutaj Lali nie biorę z tego względu, że może mieć jakąś kartę specjalną, więc wybieram po prostu da kosztę. Mamy 3 słabe karty, a jest ocena 92. Teraz, żeby jeszcze dobry bramkarz nam wyleciał, no ale z tym będzie problem. Jest Adan, jest Kepa. Ajajaj, wiecie co, i tak jest tutaj ten Serious Sun, więc pójdę pod overall z Kepą, bez kombinacji za dużych, no ale liczyłem na coś lepszego na tej bramce, nie? Ale Jezus Maria, Toty Mbappe, co tu się dzieje? Okej, okay. To jest czwarta karta Toty w tym składzie. Okej. I wróciła też ocena 92, co za atak? Jeszcze tutaj ten SP, może jakaś ikona, Lothar Matthäus, Hulit. Zobaczymy. A póki co, może zobaczmy tę obronę. Van Dijk, Toty! 5 kart Toty w składzie. Co tu się dzieje? Można dać teraz Kepę na bramkę, coś tutaj pokombinować, się pobawić, ale chyba nie aż tak. Sterling może na PO. Jest ocena 93. Ale będzie ciężko ze zgraniem, ale to nie zmienia faktu, że ten draft jest kosmiczny. Zobaczmy dalej, jeszcze jeden defensor nam został. I w sumie żaden z nich nam nie pomoże. Naldo nic nam nie da. Hakimi nic nam nie da. Prawdopodobnie. Więc nie będę kombinował i wybiorę Vertonghena ze względu na overall. Ocena 88. Ale szczerze wolę grać Sterlingiem na tej pozycji. No dobra, okej. Okay. Ramos za Varana podniesie. Aha, no to też tak można, tylko że ocena ogólna potem spadnie, nie? Ale słusznie, Wojt. Dobrze tutaj pan Wojt czuwa. Dziękuję bardzo. Tutaj można dać oczywiście też Kovacicia. Tu można dać jeszcze tak. Dobra, zobaczmy dalej. Kolejna karta. Jest Maradona! Oj, ten Maradona może bardzo tutaj wiele zmienić, a zarazem zamieszać w tym drafcie. Maradona obowiązkowo zostaje tutaj wybrany. O, kurczaczek pieczony. Co to jest za skład? 5 kart Toty plus 2 ikony? Co dalej?
Zadał pytanie, Oskar! Trzecia ikona. Tylko ten Luis Figo. Tylko ten Luis Figo, co z nim zrobić? Co z nim zrobić? No wybrać go, wybrać go. Nie będziemy kombinować. No dobra, zobaczmy dalej. Jest Lozano, jeszcze jest Vinicius. Okej, i on będzie pasował idealnie. Ale jajca. Dobra, niech jest ten Vinicius. Tutaj oczywiście wchodzi za Luisa Peruwę. I mamy coś takiego. I mamy coś takiego. O kurde. Dobra, jest zgrania, ale ten Silesen wydaje mi się, że nie da nam oceny 193. Ale zobaczmy, kolejna karta Cristiano Ronaldo. Chyba nie ma co się zastanawiać. Biorę Portugalczyka, bardzo wysoki overall, który może nam przynieść wiele. Który może nam przynieść wiele, ale też da nam chyba zgranie. 93! Draft 193! Matko Święta. Matko Święta. Czy ktoś to nagrywa? Ja to nagrywam. Courtois, Yashin. Muriel. Nie spada ocena, okej. Okay. Nie spada ocena. To jest pozytywne. Dobra, jedziemy dalej. Dwie karty do końca. Co ma być, to będzie. Ale wygląda to bardzo, bardzo źle, bo to jest Sar. Niestety to nie jest Van der Sar, ale ocena nie spadła. Ocena nie spadła, błagam. Z Silesenem 193, czy to się da zrobić? Tu musi być boom, a będzie srebrna karta pewnie. Nie ma srebrnej karty, ale jest Draxler. Jest 93. Okej. Okay. Dobra. YOLO. Okej, wybieramy brązowego trenera. Teraz możemy zrobić małą zamianę, dać Ronaldo na atak, Figo na PS na przykład. Jest ocena 93. Ocena nie spadła. Teraz pytanie, czy Luis Figo da nam ocenę 193? Tak jest! Let's go! Draft 193. Voila! Voila! Draft 193 zrobiony. Także piękna historia. Dziękuję wszystkim za pomoc. A oto składzik pierwszego rywala. Nie jest to najgorszy skład, ale porównując do naszego, mamy przewagę. Zobaczmy teraz Eusebio już do Viniciusa, rozegranie. Vinicius to już troszkę taki Neymar i właśnie to potwierdza tym fantastycznym zegraniem do Diego Armando Maradony. 8 minuta, 1-0. Optimus Maradona dopełnił formalności błyskawicznie, no ale całą robotę zrobił ten nasz Neymarek w postaci Viniciusa Future Stars. Ta wersja 92 to jest absolutny kosmos. No i on właśnie to potwierdza. Fantastyczne zachowanie, fantastyczne wykończenie i działamy dalej. Teraz zobaczmy Luis Figo do Viniciusa. Luis Figo, piękne przejście i 2-0, chociaż tutaj powinienem podać na dół, bo to była sytuacja, w której bramkarz mógł tutaj niestety, ale odebrać tę piłkę. Na szczęście tak się nie stało. No i Luis Figo podwyższa na 2-0. Teraz szansa jeszcze na kontratak. Eusebio wypuszcza tutaj Viniciusa. Vinicius... Nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło. I też jest rage quit, po prostu rywal wyłączył konsolę. Ale nie ma co się dziwić. Ta sytuacja na 3-0 była kuriozalna. No i tym samym awansowaliśmy do ćwierćfinału. No i zobaczymy, z kim zagramy. A oto składzik kolejnego rywala. I to się nazywa składzik przepotężny. No zobaczmy, tylko boki obrony pozostawiają wiele do życzenia. Natomiast 5 ikon Optimus Prime plus 2 karty Toty. No, jeżeli miałbym przegrać w tym drafcie, to chyba tylko z takim składem. Nie zatrzymujemy się. Jest tutaj Eusebio. Eusebio obok słupka. To była chyba interwencja De Gea. Jajajajajaj. Ale świetnie Vinicius tu przychodzi. Jest tutaj Toty Mbappe. Jak nie Toty Mbappe, to kto tutaj ma zrobić przewagę swoją szybkością? Maradona, Cristiano Ronaldo. Za słaby strzał, żeby pokonać De Gea. Vinicius tam po drugiej stronie wychodzi. Varane, Toty Varane. No, było blisko, 60 minuta. Miałem nadzieję, że to będzie jednak jakiś inny piłkarz, no ale piłkę ostatecznie dostał Varane. No i całkiem groźną sytuację stworzył, dzięki której mamy rzut rożny. Maradona troszkę tutaj potańczył swój argentyński taniec. Zobaczmy, Maradona do końca, czy to będzie gol? Nie ma! Vinicius nie trafia, bo na czerwonym. Zobaczmy, co teraz robi Toty Modric. Coś tutaj kombinuje. Modric, Toty
Modric, czy to jest ta akcja? To ty, Modric, nie ma gola! Matko święta! Aj, 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 no Horvat był naprawdę bliski strzelenia fantastycznej bramki, ale De Gea dzisiaj na posterunku, nie po raz pierwszy. Ależ błyskawiczna klepka i akcja, zobaczmy, Vinicius Junior, jest tutaj Van Dijk i chyba z pięciu naszych piłkarzy, jest tu Ronaldo, broni De Gea! Ajeju, ale to był mój błąd, on się przesunął Dawidem, a ja zagrałem prosto w niego. Jeszcze Vinicius, zobaczmy, im nadal mało. Vinicius, Vinicius. Oni chyba już są typowo do pustej bramki, ale to tym Mbappe się pomylił. Jest kontra. Ale przejmujemy piłkę, 89. minuta, tam wychodzi Cristiano Ronaldo obok słupka. Bellerin, wrzutka, nikt nie kryje Pogby, 1-0. To jest niesamowite, jak ja przegram ten mecz. Eusebio, Vinicius Junior. Teraz to tym Mbappe. Do końca, zobaczmy Mbappe. I to musi być gol, nie ma bramki. Robię wszystko. Ale nic z tego. I kolejna szansa. Vinicius w swoim stylu już tutaj tańczy. Zobaczmy, świetnie przechodzi. Teraz na spokoju do końca. I słupek, wow. Jeszcze Mbappe. Nic z tego. I jeszcze rozrzucenie, zobaczmy. Vinicius tam jest z tym Mbappe, to musi być gol. W końcu jest gol. Spalony! Niesamowite! Oj, oj, oj! Vinicius do Mbappe, zobaczmy. To tym Mbappe broni De Gea. Ronaldo! Nie ma gola! nie wiem, po prostu nie wiem co powiedzieć. Nadal mamy 0-1 w dogrywce. Lecimy dalej. I Varane, od razu zagranie do Mbappe. To już jest ostatnia akcja. To już jest ostatnia akcja. Teraz albo nigdy. To tym Mbappe. Eusebio nie trafia. Jeszcze Mbappe nie trafia. Zobaczmy. Jeszcze jedna szansa. Mbappe obok słupka. Oj, oj, oj. To jest 120 minuta. Sędzia zapewne doliczy minutę, bo chyba nic się tutaj nie działo. Więc to jest ostatnia akcja. No i niestety przegrywamy. Jeżeli ktoś myślał, że karty typu Eusebio, Maradona, Cristiano Ronaldo, to tym Mbappe i spółka dadzą sobie radę, to niestety, ale byli w błędzie. Byli w błędzie, bo proszę Państwa, przegrywamy ten mecz jakimś cudem 1-0. No statystyki wiadomo, nie grają, trzeba strzelać bramki, ale przy 24 strzałach, przy takiej jakości zawodników, oczekiwałbym czegoś więcej. Niestety, przegrywamy, no ale może coś z paczek poleci. Dobra, zobaczmy. Jeżeli będą jakieś ekrany, to jeszcze ołki. O, co? Walkout w paczce za 5000? Co się dzieje? Brazylia, bramkarz, okej. Okay. I to jest Ederson, no dobra. Powiem wam tak. Ten draft nam się zwrócił i nawet zarobiliśmy na tym drafcie, więc powiem wam, że w tym momencie... Co i jej zabrało w meczu, to błyskawicznie oddało w paczkach, bo wydaje mi się, że Ederson jest w granicach 20 tysięcy, nawet 25 tysięcy, a więc w tym momencie jesteśmy już, myślę, z ponad 5-6 tysięcy do przodu. No, zostały nam jeszcze dwie paczki, także myślę, że około 10 tysięcy spokojnie będziemy, no bo tutaj już nie liczę, że będzie jakiś walkout, chociaż kto to wie, zobaczmy. No nie, tutaj nawet nie ma ekranów, jest... Gralalisz jakoś tak, Gerlisz, nie widziałem czekać do końca, bo szybko go pominąłem. Grilisz to jest, dobra, pan Grilisz może być. No i w trzeciej, a zarazem ostatniej paczce mamy, uwaga, też bez walkoutu, więc ogromne szczęście, że w tej paczce za 5000 był walkout, bo dzięki temu weszliśmy jako tako, tutaj Sako, także moi drodzy, co tu dużo mówić. Piękna historia. Okej, moi drodzy, a my zobaczmy, co będzie w kolejnej paczce z ikoną. Szukamy flagi Brazylii, szukamy flagi Holandii, szukamy flagi Francji, ale co tym razem? Jest Anglia, to może być dobra karta. To jest Steven Gerrard. 89, Damian, czy ty to oglądasz? Mam nadzieję, że tak. Steven Gerrard, ciebie, drogi Damianku, pozdrawiam. No i cyk.